Wielka Grudziądzka Metamorfoza. Program stworzony przez nas, dla was. Przyświecał mu jeden cel. Dać coś od siebie wam, mieszkańcom Grudziądza. Postanowiliśmy już wspólnie z partnerami naszymi po prostu dać coś od siebie z powrotem. Chcieliśmy dać taki pewien impuls do zmiany. Cała idea programu polega na tym, żeby ta zmiana była trwała i była na dobre. Dlatego też dobór partnerów jest nieprzypadkowy, ponieważ bardziej stawiamy tutaj na edukację niż na szybki efekt wow. Było ciężko, ale było warto. Warto włożyć trochę z siebie, warto włożyć trochę swojej pracy, bo efekty są. I można, naprawdę można, wystarczy chcieć. Można osiągnąć wszystko, wystarczy odpowiednia motywacja. No i chęci, dużo chęci. Także polecam wszystkim w przyszłym roku, mam nadzieję, że frekwencja będzie dużo większa, a ja was jeszcze zaskoczę. To jest początek ćwiczeń, na pewno zmagania z crossfitem były tragedią dla mnie, bo po pierwszych treningach po prostu nie mogłam chodzić. Wszystko mnie bolało, ale wiedziałam, że jeżeli będę to robić systematycznie, tak, to na pewno po jakimś czasie to minie i tak też się stało. Natomiast do diety to trudno mi było przedstawić się, żeby jeść regularnie. Ale na szczęście dałam radę i staram się cały czas, żeby tak było. I chociaż czasem w pracy jest ciężko, ale robię wszystko, żeby jednak jeść co te 3 godziny, bo widzę, że to przynosi efekt, tak? Dziewczyny przychodząc do programu były bardzo zmotywowane. Widać to było w ich oczach, widać było tą iskierkę, że chcą walczyć, że chcą podjąć pewien wysiłek i dojść do celu, który chcą sobie zamierzyć, które sobie zamierzyły. Pierwsze spotkanie z dietetykiem i takie trochę zderzenie się z własnymi, nazwijmy to, ograniczeniami. Tak? Lata pewnych praktyk dały znać o sobie i w momencie, gdy zaczęły przechodzić na tą zdrowszą dietę, wtedy zaczęły wychodzić te wszystkie jakby mankamenty i te ich zachcianki, które chciałyby sobie codziennie, dostarczać, a już nie mogą. Moją największą motywacją? Odbicie w lustrze. Zrobiłam to przede wszystkim dla siebie, żeby się dobrze ze sobą czuć. Dalej oczywiście będzie tylko lepiej, nic gorzej. Na pewno dalej będę uczęszczać na crossfit, tak, dalej trzymać dietę, te nawyki żywieniowe, które poznałam. Dalej na pewno pozostanę na tej drodze, bo to na pewno jeszcze nie jest to, czego bym oczekiwała. Chciałabym, żeby efekt był jeszcze bardziej spektakularny, ale wiadomo, przede wszystkim czas jest potrzebny, także myślę, że za jakiś czas będzie jeszcze lepiej. Efekt jest naprawdę zadowalający, ponieważ dziewczyny zrobiły to, co chciały. Przede wszystkim zgubiły cenne kilogramy oraz centymetry. Łącznie można powiedzieć, że dziewczyny zgubiły razem 80 cm i 24 kilo, więc jest to bardzo dobry wynik, szczególnie w takim czasie. Bardzo cieszy na pewno ten spadek w centymetrach, ponieważ to przede wszystkim poprawia właśnie wygląd sylwetki. I to jest najszybciej zauważalne, ponieważ nikt nam nie zagląda do wagi i nie wie, ile tak naprawdę codziennie ważymy. Mąż myślę, że jest bardzo zadowolony, bo widzę w jego oczach zazdrość, ale ogólnie chyba mu się bardzo podoba. Myślę, że mój partner jest całkiem zadowolony z efektów mojej pracy i nie wiem, powinien sam się w sumie wypowiedzieć.